Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pani AGD. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić ekspres marki De'Longhi La Specialista Maestro, który króluje w mojej kuchni od kilku tygodni. Ten ekspres przyciąga uwagę nie tylko swoim niesamowitym wyglądem, ale oferuje również rozkoszne doznania kawowe. Zainteresowani? No to zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o tym, żeby przed pierwszym uruchomieniem umyć wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Po czym uzupełniamy pojemnik na wodę, który znajduje się tutaj na tyłach ekspresu i badamy twardość wody. Jeżeli woda okaże się twarda, to do pojemnika na wodę wrzucamy tą specjalną saszetkę, która jest na wyposażeniu ekspresu, nazywa się Soft Balls. Tą saszetkę tłuczemy pod bieżącą wodą i wrzucamy do pojemnika. Czemu ona służy? Ona przedłuża żywotność ekspresu i sprawia, że kamień będzie się w ekspresie mniej osadzał. Tą saszetkę można stosować we wszystkich ekspresach, ale zaleca się ją szczególnie w tych modelach, w których nie można zamocować filtra do wody. Potem sypiemy kawę do pojemnika, który jest szczelnie zamykany. Młynek w tym ekspresie jest stalowy z 8-stopniową regulacją stopnia zmielenia, opracowany z myślą o różnych mieszankach kaw. Ustawienie fabryczne jest na poziomie 5 i to jest taki średni stopień zmielenia, ale oczywiście możemy to skorygować na podstawie swojego smaku i rodzaju kaw. Pamiętajcie tylko o tym, żeby korygować ustawienia młynka podczas jego pracy. Młynek w ekspresie La Specialista Maestro ma 2 czujniki, które zapewniają zawsze stałą i optymalną dawkę kawy do odpowiednich przepisów kawowych, a także poinformuje nas o tym, kiedy pojemnik na kawę będzie już pusty, żeby nie robić niepotrzebnych cykli parzenia. Przed zmieleniem kawy jeszcze jedna informacja, że do tej kolby można zamocować jeden z 2 filtrów. Taki głębszy na 2 porcje kawy i płytszy, taki węższy na 1 porcję. Oprócz tego na panelu sterowania mamy opcję wyboru 2 kaw i obok mamy pokrętło, które służy do regulowania ilości kawy. Tego pokrętła na początku nie korygujemy. Zróbcie kilka prób i zobaczcie, ile tej kawy do tego filtra się nasypie i w razie konieczności tym pokrętłem regulujcie. Poziom kawy powinien być do tego wytłoczenia. No to co? Robimy. Kolbę mocujemy pod wylotem młynka i kiedy będzie w pozycji close, mielenie uruchomi się automatycznie. Automatycznie też się zatrzyma. No i teraz wystarczy nacisnąć dźwignię, żeby ubić kawę z odpowiednim naciskiem, bez zbędnego bałaganu. No i teraz sprawdzamy, czy ilość kawy jest na właściwym poziomie. Jest do tego wytłoczenia, czyli zgadza się. Przy okazji zwróćcie uwagę na zegar, który pokazuje nam kolejne etapy parzenia kawy. Kawa została zmielona, teraz została ubita. No to czas na parzenie. Zanim jeszcze wybiorę jedną z 6 kaw, muszę Wam powiedzieć, że ten Ekspres Maestro oferuje aż 5 profili temperatur, które reguluje się tym pokrętłem, bo jak zapewne wiecie, w zależności od rodzaju i palenia ziaren zaleca się różną temperaturę parzenia. I tak na przykład dla ziaren robusta bądź dla ziaren o ciemnym kolorze palenia zaleca się niską temperaturę parzenia, a dla ziaren arabiki bądź ziaren o jasnym kolorze palenia zaleca się wysoką temperaturę parzenia. Tak jak już Wam mówiłam, ten ekspres oferuje 6 gotowych przepisów, długą kawę czarną, aromatyczne włoskie espresso, americano i kawy białe, takie jak flat white, latte macchiato i cappuccino. Przy pomocy tego ekspresu możemy sobie również zaparzyć herbatę bądź zioła, ponieważ mamy tutaj opcję gorącej wody. Ten ekspres oferuje również funkcję My, czyli moja kawa, która polega na tym, że ekspres zapamiętuje nasze preferencje co do wielkości napoju. Jeżeli chcecie sobie skorygować fabrycznie ustawioną ilość napoju, to wystarczy wybrać rodzaj kawy, a następnie nacisnąć przycisk My, po czym nacisnąć przycisk OK. Obydwa przyciski OK i My migotają i w momencie, kiedy osiągnę ilość przeze mnie pożądaną, wystarczy nacisnąć OK i tą ilość zatwierdzić przyciskiem My.
A jeżeli byłby to napój, który składa się i z kawy, i z mleka, to najpierw właśnie zatwierdzam ilość kawy przyciskiem OK, pozwalam ekspresowi zrobić porcję mleka właściwą dla mnie i również zatwierdzam ją przyciskiem OK i zapisuję ustawienia przyciskiem My. A teraz zapraszam Was na pyszną kawę mleczną i od razu Wam zdradzę, że ten ekspres jest w stanie spienić mleko na dwa sposoby. Sposób manualny przy pomocy dyszy i dzbanuszka i w sposób automatyczny przy pomocy systemu Latte Crema. System Latte Crema przygotowuje piankę automatycznie, dzięki czemu ta pianka jest gęsta, ona się długo utrzymuje, ona ma też właściwą temperaturę. Co jest niezwykle ważne, że ten system będzie pobierał tylko taką ilość mleka, jaka jest przypisana do danego przepisu kawowego, czyli nie mniej, nie więcej, nie na oko. Pozostałą ilość mleka możemy schować do lodówki, żeby mleko się nie zepsuło i żeby miało właściwą temperaturę. Co jest też genialne w tym systemie, że taka rafka ma automatyczny system czyszczenia. Wystarczy przekręcić na pokrętło clean, aby wszystkie elementy, które brały udział w spienianiu mleka, zostały wyczyszczone przy użyciu gorącej wody i uderzeń pary. Poza tym wszystkie elementy tej karafki nadają się do mycia w zmywarce, a jej rozłożenie jest banalnie proste. Wyciągamy. Raz. Rurka jedna. Rurka druga i nawet pokrętło można wyciągnąć, wystarczy je przekręcić do pozycji insert. O. I teraz te wszystkie elementy lądują w zmywarce. Tak, nawet ta. Jeżeli chcemy spienić mleko automatycznie, to wyciągamy tą zaślepkę i w to miejsce wstawiamy system Latte Crema. Podstawiamy szklaneczkę, wybieramy kawę mleczną, niech to będzie latte macchiato i robimy kawkę. Tutaj tym pokrętłem możemy regulować wysokość pianki. No i co? Sami przyznacie, że kawa wygląda pięknie. Po spienieniu mleka na panelu sterowania wyświetla nam się informacja o tym, że należy wyczyścić karafkę. Więc przekręcamy pokrętło na pozycję clean. I wszystkie elementy, które brały udział w spienianiu mleka, zostaną wyczyszczone. Mam nadzieję, że nie trzeba Wam przypominać, że to właśnie regularne czyszczenie ekspresu jest gwarancją jego żywotności, no i pysznej kawy. Muszę Wam powiedzieć, że testowanie tego ekspresu sprawiło mi ogromnie dużo przyjemności, szczególnie w takie leniwe weekendy, ponieważ to jest ekspres, który został właśnie po to stworzony, żeby wzbogacić proces przygotowania kawy i mleka. Począwszy od wydobycia z ziaren kawy wszystkiego, co najlepsze, po eksperymentowanie z pianką mleczną, żeby delektować się kawami mlecznymi. Także myślę, że dzięki bogatemu doświadczeniu, wiedzy i technologiom marki De'Longhi prawdziwi koneserzy kawy będą mogli się poczuć jak barista i mogą stać się profesjonalistami. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia za tydzień.